To dzień dobry, witam Was w filmie na 1000 subskrypcji. Tak jak obiecałem w filmie na zakończenie sezonu, tak też właśnie nagrywam film pod tytułem Co motorzysta wozi w kufrach? Także już nie będę przedłużał, zapraszam, jedziemy. Zmieniłem kamerę na GoPro, także zaczynamy. Mam trzy kufry. Ten kufer jakieś 45 litrów, centralny kufer około 40 litrów i ten kufer z racji wycięcia tutaj na wydech ma około 41-42 litrów. Gorzej jak stół w TVN-ie. To może zacznijmy od kufra największego, czyli prawego. A w kufrze prawym wożę, wiecie co, no nic specjalnego tutaj nie ma. Proszę, możecie zobaczyć. To jest trochę amunicji kalibru 9 mm, trochę amunicji karabinkowej, trochę karabinowej, trochę do strzelb kaliber 12, od taki zwykły, pełny kufer amunicji. Ja zawsze staram się ze sobą mieć cały kufer, bo wiadomo, tam połówka to dobra na dwóch i to na sam początek, a już cały kufer to już trochę zabawy jest. No i dobra, to przechodzimy teraz do kufra centralnego, a w kufrze centralnym co ja tutaj włożę? Słuchajcie, no nic też nie ma tutaj jakiegoś za mocno specjalnego. No głównie pistolety, nic tu więcej nie ma. Pistolety się przydają sobie postrzelać, to tu, to tam. Może po prostu Wam pokażę też te pistolety, żeby uniknąć w komentarzach pytań, a jakie, jakie kalibry, jakie kolory i tak dalej. Także zaraz tutaj przygotuję troszkę ustawienie kamery i pokażę Wam wszystko co i jak. Ok, moi drodzy, paletkę przyniosła moja wodzianka, także możemy zaczynać. Co mam w kufrze centralnym? No więc na pierwszy ogień idzie pistolet Walther GSP, produkcja oczywiście niemiecka, gdyż jest to Walther. To jest akurat w kalibrze 32. Pistolet typowo sportowy, do strzeleń tarczowych, od taki tamte. Jakiś motorzysta pojechał. A my przechodzimy do kolejnego pistoletu. Kolejnym pistoletem jest Sig Sauer 911 w kalibrze 22LR. Jeśli ktoś kiedyś strzelał z KBKS-u, to jest to właśnie dokładnie ten nabój, z którego się strzela z KBKS-u. Kolejną rzeczą, którą wożę w kufrze, tak rzeczą, bo już nie pistoletem, jest rewolwer. Jest to rewolwer firmy Alfa, dwukalibrowy o kalibrze 357 Magnum i 38 Special. Piękna drewniana rękojeść, bardzo wygodny. Ok, przechodzimy do następnego rewolweru, tak, też rewolweru, bo jest to kolejny rewolwer firmy Alfa, tylko że w kalibrze 22LR, czyli dokładnie takim samym jak poprzedni pistolet, który Wam pokazywałem, jest przystosowany do głównie strzeleń tarczowych. Ok, następnym pistoletem, tak, już teraz pistoletem, jest pistolet P10C. Firmy czeska zbrojowka, czeska produkcja. To model P10C, czyli kompakt. Jest to broń typowo osobista. Jest to konkurent dla Glocka 19. Bardzo miła i fajna broń. Do raczej strzeleń na krótkich dystansach 5, 7, 10 metrów, nie więcej. Chociaż bardzo dobrze radzi sobie na dystansach nawet 25 metrów. Tutaj drugi dokładnie taki sam, a dlaczego nie? Przecież mam dwie ręce. No i kolejnym pistoletem, tak też pistoletem, firmy tak samo, CZ, tylko to jest model Shadow 2, jest to broń typowo sportowa, jedna z moich ulubionych broni, gdyż jest naprawdę i celna i bardzo miła w strzelaniu, że tak powiem. Waży swoje, ale nie jest to broń do noszenia na co dzień, jest to broń typowo sportowa i tak należy ją traktować. No i kolejnym, przedostatnim już pistoletem jest pistolet CZ Shadow 2. Tak, zgadza się, dokładnie taki sam jak poprzedni, z tym, że w innym kolorze. No wiecie, czasem mam inne buty, nie tylko czarne. No i ostatnim pistoletem jest pistolet, tak, dobrze widzicie, jest to pistolet Walther GSP, niemiecki, tak jak i poprzedni, też sportowy, też na nabój 22LR. Ale co mi tam? Przecież mam dwie ręce.
Nie no, żartuję. To jest pistolet dwukalibrowy. Akurat jest założony moduł o kalibrze 32, ale jak najbardziej mam też moduł do niego, który strzela z kalibru 22LR, czyli tego od KBKS. Nabój do strzeleń sportowych, do tarczowych, na 25 metrów. Naprawdę można fajne wyniki kręcić. Także jak widzicie, właśnie to może w kufrze centralnym. Kilka pistoletów. Zawsze się przyda, tak, bo to nie wiadomo, gdzie się pojedzie. A kilka pistoletów ze sobą zawsze dobrze mieć. Ok, został nam ostatni kufer, ale jeśli chodzi o ostatni kufer, no to muszę Wam trochę przestawić kamerę, żeby lepiej móc pokazać, co ja tam mam. Przestawiłem trochę kamerkę, żeby lepiej było Wam pokazywać, a więc przechodzimy do ostatniego kufra. W ostatnim kufrze mam karabinek M16. Jest to karabinek amerykańskiej firmy Smith & Wesson, model MP15, ale w kalibrze 22LR, czyli tym od KBKS-a. Jest to bardzo fajny karabinek do zabaw i takiego strzelania rekreacyjnego. Ok, przejdźmy do następnego karabinu, który ze sobą wożę, a w zasadzie nie jest to karabin, a strzelba, popularnie zwana pompką. Myślę, że każdy, kto ogląda jakieś amerykańskie filmy, to kojarzy ten sprzęt. Bardzo fajna zabawka. Dobrze ze sobą zawsze mieć. Kolejnym sprzętem, który wożę w tym kufrze bocznym, jest karabinek. Tak, bo jest to karabinek, nie karabin. Różnicę wyjaśnię Wam później. Pewnie część z Was kojarzy, gdyby nie było tej szyny i tego celownika optycznego, to by był bardziej łatwy do skojarzenia. Jest to platforma AK-47, czyli popularnie zwany kałaszek. Ale jest to produkcja polska z Radomia. Jest to w kalibrze 7,62x39, czyli typowy nabój do kałacha. No i zwykły kałaszek, jakich miliony na tym świecie. Kolejnym sprzętem, który wożę w swoim kufrze, jest to strzelba kaliber 12. Tak, tak, pompeczka, taka jak i poprzednio. Jest to model amerykańskiej firmy Mossberg, a model się nazywa Maverick. Można zdemontować tą kolbę i wtedy mamy sprzęt taki krótki, bez kolby, znany z filmu na przykład Terminator. Ok, kolejną rzeczą, którą wożę w kufrze na wyjazdach, jest to karabinek Grot. Zapomniałem Wam powiedzieć, tamten karabinek kałaszek to jest to karabin Beryl i ten karabin Beryl był bardzo często wykorzystywany przez nasze wojsko i zastąpił go właśnie ten karabinek Grot. Jest to karabinek na nabój 5,56 NATO, gdyż należymy do NATO i musimy używać amunicji zgodnej ze standardami NATO. Bardzo fajna broń, bardzo celna. Dużo ludzi na nią narzekało, ale po poprawkach jest już naprawdę nieźle. No i kolejną rzeczą, którą wożę ze sobą w kufrze, jest to karabinek AR-15, głównie znany dla Was jako karabinek M16, AR-15 jest to cywilna nazwa tego karabinka, M16 wojskowo. Bardzo fajny karabinek, ten akurat model jest produkcji amerykańskiej firmy Daniel Defense. Jest to model DDM-V7. Strzela on amunicją 5,56, może ja Wam pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda karabinek po załadowaniu. Ok, przechodzimy jeszcze dalej, już ostatni, a nie, przepraszam, przedostatni, bo widzę, że jest jeszcze jeden. Jest to karabinek wyborowy o małym kalibrze, czyli jest to karabinek wyborowy na nabój od KBKS-u, czyli 22LR, zamek czterotaktowy. Z tym karabinkiem wiąże się dużo ciekawych rzeczy, ale to nie jest odcinek na opowiadanie tego teraz. Być może kiedyś.
No i moi drodzy, to już praktycznie wszystko, co może w kufrach. Została jeszcze jedna rzecz, mianowicie jest to... karabin wyborowy kalibru 308 Winchester czeskiej produkcji. Z nim też wiąże się pewna ciekawa sprawa, tak samo jak i z poprzednim karabinkiem, ale to dzisiaj o tym nie będę Wam opowiadał. Jest to też karabin czterotaktowy do strzelań precyzyjnych na dłuższe odległości. No i tak to wszystko wygląda, moi drodzy, przejdę na tą kamerkę. Słuchajcie, to wszystko mieszczę w kufrach na wyjazdy, oczywiście plus kufer z amunicją. Nic specjalnego, ale już wiecie, dlaczego nocuję w hotelach, a nie w namiotach, bo oczywiście nie miałbym już gdzie namiotu schować. Czasem też jeszcze jak jadę w jakieś tereny, gdzie mogę się spodziewać dużo różnych komarów, much, to na tylne siedzenie w to miejsce montuję sobie rollbaga, a w rollbagu wrzucam packę na muchy, moi drodzy. Tak, tak, packę na muchy. Cioch, 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 cioch. Taka mucholapka dobra. No i to już jest wszystko, co bym chciał Wam pokazać, jeśli chodzi o to, co włożę w kufrach. Nie, przepraszam, bym Was oszukał. To nie wszystko. Jeszcze mam coś. Zapomniałem, że przecież włożę też granaty. Już Wam pokazuję. Tak to mniej więcej wygląda. Produkcja, jakaś chyba Biedronka, rocznik bieżący, po prostu się zjada. To już wszystko, co włożę w kufrach. Jak obiecałem, tak filmik nagrałem. W tym kufrze mam amunicję, to co widzicie, kufer centralny i kufer boczny. Także ja to wszystko teraz pakuję i czekamy już do kolejnego sezonu na kolejne wyjazdy, kolejne filmiki, chociaż przez zimę jeszcze też będą filmiki. Ale wiecie co? To jeszcze nie wszystko. Na YouTubie jest taki koleś, mieszka na Podhalu i się chwali, że ma kuloodporny samochód. Ja tutaj coś mam specjalnego na tą okazję. Pojedziemy za chwilkę tam i zrobimy test. Czy kule gosieniej mają? Nie tego się spodziewaliście, co? Dzięki za te 1000 subów. Jest to dla mnie znak, sygnał, że to, co robię, nie idzie na marne, tylko ktoś to ogląda i się dobrze bawi, mam nadzieję. Zauważyłem też, że liczba subskrybentów wzrasta bardzo mocno w momentach, kiedy zaczynam publikować serię filmów z wyjazdów. Tak było w tamtym roku po wyjeździe w koło Polskiej. Tak jest teraz, aktualnie jest publikowana seria z wyjazdu w góry i na Słowację. Także z tego miejsca zapraszam Was jeszcze na serię w koło Litwy, która będzie prawdopodobnie za jakieś 2 miesiące na kanale, jak się skończy ta seria i jeszcze kilka innych filmów wpadnie. Dzięki jeszcze raz i cześć. I wiecie co? Pojedziemy jeszcze na chwilę na Podhale. Dzień dobry, witam Was z Podhala. Pięknego, ale już jesiennego i zimnego, mokrego również. Przyjechał do mnie kolega kolega Marek z bronią i chce mi strzelać do mojego pięknego kuloodpornego busika, który stoi tam właśnie z tyłu. Także ja się, Marku, odsuwam, a ty bij, pokaż, co to potrafisz. A nie mówiłem, że jest kuloodporny i kule się go nie mają.